Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę z Life is Strange True Colors, więc przechodzimy od razu do akcji. Ma taki piękny zachód słońca, który możemy sobie spokojnie podziwiać w tym jakże pięknym, wciąż uważam, że przepięknym miasteczku. No tak, czeka nas chyba rozmowa z bratem. On już tutaj siedzi. On na pewno jest trochę skonfundowany tym, co miało miejsce. No ale my się możemy wytłumaczyć nawet bez odwoływania się do jakichś paranormalnych zjawisk, po prostu powiedzieć, że jakby Alex była skonfundowana. Jak tam twoja szczęka? How's your jaw? Aha, czyli co? Foch? Is the pain bad? Bo to tak niefajnie do końca mieć focha w tym momencie. Look, Gabe, I'm really sorry. No tak, piwko odpowiedział na wszystko, oczywiście. Pewnie. Zapijcie swoje emocje, uczucia. To jest dokładnie to, co spowoduje, że wasza relacja się poprawia. Znaczy ona jest dobra, nie? Po prostu sobie żartuję, ale... Ale zabawnie to wygląda jednak. Tą zamrażarkę? Dokładnie. O to zapytamy. To jest ważne pytanie. Może i mam, a co? Nigdy nie wiadomo, kiedy alkoholizm zaatakuje. Dokładnie moja reakcja w tym momencie, Alex. Rozumiem cię dokładnie. Potrzebujesz manager? For your underground cage fighting career? I'm really sorry. How many bones have you broken? Like, on other people? 500,000. I'm so sorry. I didn't mean to hurt you. Don't apologize. I'm fine. No to o co ci chodzi w takim wypadku? Guess I never realized. Że jestem wariatem, tak? Że mogę skopać ci tyłek. Oba te pytania, oba te odpowiedzi są dla mnie bolesne, więc wybiorę to skopanie tyłka. I can kick your ass. Yeah, I guess. Dobra, to go trochę rozbawiło, więc jesteśmy na plus. I never realized what your life must have been like. No było różnie z tego, co wyczytaliśmy w SMS-ach. Dokładnie w nich. Są takie potrójne SMS-y, potężne. You know, when I pulled you off the Mac. And you hit me, I was angry. Then I thought about how you took him apart. Like you've done it before. Znaczy bez przesady, no to po prostu tak wyszło, że tak powiem. No dużo walczyliśmy, jakby nie ukrywajmy tego. Kids in foster care fight a lot. I learned how to defend myself. I bardzo dobrze, bardzo słusznie. Nie ma co sobie dawać w kaszę dmuchać. Nie wiem, kto kiedykolwiek komuś dmuchał w kaszę, ale to okropne. I can tell there's something going on with you. Something troubling you. Maybe it's time you open up. Jak on teraz emocje z siebie wywala, chciałbym to wiedzieć, ale... I want to talk to Gabe. What can I even say right now to explain what happened with Mac? Prawdę. Może ci nie uwierzy w sumie. No i mamy ten moment. A ja zamierzam się trzymać tego, że mówimy mu prawdę. Po prostu. Mówimy o swoich mocach. Niech nam nie uwierzy. Przynajmniej będziemy mieli to z głowy. Albo po prostu uzna, że to żart. W sumie to też jest możliwe. To jest niefajne oczywiście, ale może tak uznać. Off about me. I know what other people are feeling. I can see these auras around them. And if they feel strongly enough, if they're angry or sad or afraid, I feel it too. And then I lose control.
Dlatego to jest, tak mówiłem, przerażająca moc. O, on nawet nie zakwestionował tego od razu w pierwszym słowie. To ciekawe. Myślałem, że od razu będzie miał coś w stylu to niemożliwe i tak dalej, ale jednak nie. I felt all that anger like it was my own. I think it was pretty clear that Mac was angry. It's more than that. He wasn't just angry at you. He's angry at himself. He thinks he's gonna lose Riley. O, już na pewno. Upewniliśmy się sami, jakby nie patrzeć, czy tak się stanie. Did Riley tell you that? Dude, when? Kiedy niby? During our sleepover. Right after braiding each other's hair. Dobrze, to już. Troszkę agresywnie to odpowiedzieliśmy, ale jakby. Wiecie, point taken, no nie? Mam nadzieję, przynajmniej ze strony Gabe. Nie. Placebo, bardzo potężny. I promise. It's not from meds or stress or trauma or whatever. It's real. Ale on się wydaje nam jednak próbować. Przynajmniej próbuje nam uwierzyć. To nie działa w ten sposób. It doesn't work like that. It's only when you feel really strong emotions. Oh. Jakbyś się naprawdę wkurzyć w tym momencie, Gabe. Możemy na przykład skopać ci tyłek jeszcze raz. I don't expect you to believe me. No one does. Ale my nawet z obiektów to potrafimy jeszcze wyczytać, so przypominam. Feel what other people are feeling? Yes. You're like going inside their heart. Coś czuję, że to nie do końca jest odpowiednia metafora, ale. Nie. Ziomek, to jest klątwa. To jest bardziej klątwa niż moc. O, dokładnie. Nawet ona tak uważa. Super, cieszę się, bo mogę dokładnie to samo wybrać, co ja powiedziałem. That's a super curse, dude. Okay, maybe superpowers is a bit strong. It's just. Na pewno jest to nadnaturalne. What's going on with people half the time? Charlotte's teaching me how to improve my emotional intelligence, but this is on another level. You can get in there. Ciekawe, czyli on jest w drugą stronę, tak jakby on z kolei emocjonalnie jest tempakiem, a ona emocjonalnie jest no, geniuszem. Nawet to jest mało powiedziane. Special. That's really your take on all this? Totally. I mean, it's whatever you make it, right? Mhm, do momentu, aż przez to idziesz z kimś do łóżka, bo czujesz to samo podniecenie, co ta druga osoba. Straszne, wciąż to powtarzam. Don't forget that. Teraz na tym myślę, że ona ma nienaturalnie duże oczy. Albo to okulary tak powiększają. W sumie to też jest możliwe. Tak czy siak, zwróćcie uwagę. Nie żeby to źle wyglądało, wygląda okej. Po prostu jestem zaskoczony może tym faktem trochę. So, when were you gonna tell me about the guitar? Oh shit, you found it. It was supposed to be a huge surprise. To się prawie udało. Surprise? Well, what do you think? Ale dobra, z Gabe'em jesteśmy pogodzeni, tylko z Maciem będziemy mieli problemy. Jakoś musimy się sobie z tym poradzić po prostu i tyle. So much. Of course. Welcome home. Mac? Nie. Oh, hey dude, what's up? Na szczęście nie Mac. Uff. Is Ethan up here? No. He was heading... O mój Boże, kwestia tego dzieciaka? Czy to o niego chodzi? O niego chodzi, nie? Jeśli tak, to mam przerąbane. I told him not to wander off. I'll find him. O, shit. No musimy to powiedzieć teraz. Nie ma innego wyjścia. Earlier, when I was talking with Ethan, he told me he was hiking up the mountains to explore the old mine. What? Why didn't you say something? I'm sorry. If he actually went up there, we need to move. Now. Okay, let's go. No okej, okay, możesz być na nas zły ziomek, ale no jakby... Jak się temu dzieciakowi coś stanie, przez tą jedną prostą decyzję z początku,
A to był ważny wybór, bo to był jeden z tych podświetlonych, specjalnych wyborów, tych fancy wyborów. To nas zabiją w tej wiosce. Przyszła. Znaczy, tak naprawdę to nie jest nasza wina, nie? On sam poszedł, ten dzieciak sam się tam wybrał. To nie tak, że my mu kazaliśmy czy coś. Ale jeśli oni coś czuje, że emocjonalnie nie będą aż tak mili, a tutaj przypominam, będzie wybuch niedługo. Nie wiem, czy w tym konkretnym miejscu, gdzie poszedł dzieciak, ale będzie wybuch. Ej, brakuje jednego tego szpikulca. Ja pierniczę. Ja coś czuję, że tutaj ktoś umrze. Możliwe, że przesadzam i tak naprawdę nie stanie się nic aż takiego złego. Ale jeśli... Pick up. Alex. No dobra. Jak już tu przyszliśmy, to przynajmniej pomożemy coś, nie coś. Może emocjonalnie jakiś strach wyczujemy i... No w sumie nie jest zły pomysł. Myślę, to nie... może się przydać. Nie wiem, czy ona działa jak radar do końca, żeby ten strach od razu ją tak przyciągnął, ale może. Jak bardzo powinniśmy być zmartwieni te... Freaking out right now? In my experience, freaking out is almost never advisable. No to prawda, ale nie do końca chyba o to nam chodziło. O super, okej. Okay. Mogło być gorzej. Hey. You good? Charlotte's gotta be losing it right now. Hey, she's tough. Always has been. Come on, let's take a look around. This kid, can you imagine the shit we would have caught from dad if we'd done anything like this? To jest dobre pytanie, czy potrafimy sobie to wyobrazić, czy pamiętamy? I should have said something earlier. I didn't. I mean, when he said he was going to the old mine. Alex, it's fine. You couldn't have known. It's not your fault. Yeah. Still though. Dobra, na razie nie ma tragedii. Chyba, że zaraz znajdziemy dzieciaka martwego. Wtedy będzie tragedia. Nie wiem, ale zobaczmy telefon. Jestem podekscytowany ogłosić, że mamy nową osobę pracującą Black Lantern. Dobrze cię mieć w naszych progach, Alex. Ale mogłabyś nie pić aż tak bardzo, kiedy jesteś w godzinach pracy. Ale gdzie by była w tym zabawa? A jest w porządku. Przy okazji też na się na żartach. Cieszę się, że tu jesteś, Alex. No popatrz. Popatrz, jak to dobrze ze Spike'iem. Dobrze nam poszło. Jeden z twoich sąsiadów ostatnio zmienił status relacji, związku. Riley Leed znał, tak. Jest teraz singielką. Jestem z ciebie dumna, kochanie. Ała, Mac, mazel tov. Widzę, że wszyscy są zadowoleni chyba z tego faktu. No oczywiście poza Maciem, wiadomo, ten to będzie wkurzony. Jestem aż od takiego. Interesujące. Dear Alex, droga Alex, bardzo mi było przyjemnie spotkać cię dzisiejszego wieczoru. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj w Haven bardzo miły i gościnny dom. Nie mogę się doczekać naszego kolejnego spotkania. Z pozdrowieniami. Rodzina McAllister III. Dziękuję, taki, to bardzo miłe. Ciekawe, czy ten McAllister III to jest faktycznie jakiś tytuł szlachecki, czy on po prostu sobie wymyślił i teraz już tak ma. Dobra, zobaczmy, możemy biegać, to jest akurat super informacja. Zobaczmy, co tu się dzieje. Nie ma żadnego łażenia bez pozwolenia. To jest prywatny teren Typhon Mining. Tylko autoryzowany personel Typhon może tutaj być. Ci, którzy są tutaj nielegalnie, będą sądzeni. No to super. My jesteśmy tutaj chyba troszkę nielegalnie, ale z drugiej strony w dobrym celu. Ja gdzieś wyczuwałem emocje. Chyba było od któregoś z facetów, ale tak naprawdę ciężko powiedzieć. Dobra, czy mamy to albo to? No nie mamy niczego z tego. Pozytywny stosunek do sprawy też raczej nie bardzo się nam tutaj udziela.
O, sprzyjrzyjmy się tym drzwiom wejściowym. No trochę tak wygląda, faktycznie. Okej, idziemy dalej. Możemy spróbować to, to jest otwarte, czy? A, okej, tam są jakieś obraźliwe teksty wypisane na temat Julie McNamara. Zombie? Okej, tego się nie spodziewałem. Jakaś tam maszyneria. No tak, fajnie by się było tym faktycznie przyjechać. Pneumatic Peak, okej. Zdecydowanie. W ogóle bardzo dużo ekwipunku różnych zawodów może służyć jako świetna broń. Albo narzędzie zbrodni. Tutaj totalnie jakieś imprezki się odbywają. Dokładnie tak sobie to wyobrażam swoją drogą, jak ona to przedstawiła. Dobra, tutaj jest jakiś zombie. Bo jest odpowiednio ubrany, on tam ma coś napisane w ogóle. A, jakaś po prostu imprezka studenciaków, że tak powiem. To jest jakieś kolejne ogłoszenie. To prawda, gdyby Gabe nie zadzwonił do nich, żeby przestali, to cholera wie, co by się tutaj wydarzyło z tym dzieciakiem. Dobra, gdzie powinniśmy iść? Tutaj jest cała reszta ekipy naszej, my przebiegliśmy całość tego terenu. W ogóle jaki mamy quest? Mamy po prostu poszukiwać jego whereabouts. O, helm, który się świeci na emocjonalnie. Na emocjonalnie, swoją drogą, to świetne określenie. A, to Jet coś tutaj działał. Jesteście, dzięki Jetowi. Jet wykonał świetną robotę w tym miejscu. Dobra. O, widzę, że i Gabe, i Ryan mają jakieś emocje. Obaj raczej są przestraszeni. Alex, why didn't you? No point in blaming anyone. We just gotta find him. No, ja się spodziewałem, że Gabe może mieć jakąś pretensję do nas, że tego nie powiedzieliśmy, no ale trudno. Już się stało. A co Ryan z kolei ma? Come on, Ryan. Everyone is depending on you. Ryan won't let his fear get in the way. I'm glad he's here. Okej, czyli mamy Gabe'a, który raczej... Obaj w jakiś sposób sobie próbują radzić ze swoimi emocjami. Wow. Once Ethan's safe. Wznosimy nasze drinki w imię Jada Lucana, który w tym miejscu, w grudniu 30 2008 roku, wyciągnął nas z piekła. Wow! Jed jest, kurczę, bohaterem narodowym w tym miejscu wręcz. Level 1, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa. Ciekawe, czy to dobrze, czy źle. Przyjrzyjmy się temu wejściu. Jest to trochę straszne. No, czy powinniśmy z nimi... O nie, nie możemy z nimi porozmawiać w sumie, z tego co widzę. Chyba trzeba byłoby jednak sprawdzić to wejście po prostu. What happened here? Massive cave-in. Bunch of trapped miners. All nearly died. Jed led the whole team back to the surface. God. Yeah, that's the day Foreman Jed became local hero Jed. And then Typhon closed up this site, basically bought Jed the Black Lantern. Miło z ich strony w sumie. Bardzo nie w stylu korporacji ani takich wielkich firm. Same logo. Did Ethan base his comic on this place? Ale jeśli tak. Okay. Zombie faktycznie. Od zombiego coś wypływa. Ej. No by trzeba było gdzieś przejść i potem już po schodach. Ale jak się to kończy w ogóle? A potem biega po jakichś wieżach. Cholera, jasne. Dobra, czy musimy trafić do zombiego z powrotem? Maybe we should. Notice anything? No shit. I'll be damned. The whole story is about Ethan's character breaking into a monster stronghold deep underground. Na 6 stronach przedstawiona historia, jakby nie patrzeć. Does it show where he went? Not sure. The comic ends with the monster hunter climbing a watchtower, which shows him where to go. There. Hmm. The silo. I bet that's the tower. That's where he went. No to trochę tak wygląda. Yeah. Great find, Alex. Gabe, you want to take a crack at unlocking that gate? I'm on it. We should also be able to get to it through the processing building, if we can find a way in. Let's take a look then.
Nagle zaczęliśmy dowodzić całą tą hałastrum. A możemy sobie szybko przyglądać się komiksowi. Musimy znaleźć... znaczy tak, musimy podejść do zombiaka. Tylko od niego raczej nie wypływa nic, nie? No raczej nie, ale dobra. Jeżeli przyjrzymy się jeszcze raz. Musimy się ustawić mniej więcej... Mniej więcej... Tak. Okej. Okay. Patrzymy w prawo, tam jest przejście faktycznie. Tutaj... Powinniśmy być w stanie to jakoś otworzyć, ok. Czyli podejdziemy tutaj, wydaje mi się. Porównajmy. Nie wiem, czy to porównywanie nam bardzo pomoże. Did Ethan? Oh man. No przeszedł przez jakieś drzwi, jakąś wnękę tam. No właśnie. Think there's like a side door back there? I don't know. I guess there might be. Give me a hand. Okay. I nie pytaj po co, po prostu rób, wykonuj rozkazy. To jest brama, czy to po prostu... To jest jakaś faktycznie brama. Ja myślałem, że to jest po prostu postawiony kawałek drewna. You figured that out from a comic book. No, szczerze mówiąc, w tym komiksie jest to wprost napisane. Nie przesadzajcie, jakby ona jest faktycznie spostrzegawcza, ale tak samo wszyscy kurcze gracze na świecie są spostrzegawczy w tym momencie, którzy przez to przeszli. No to przyznam jej faktycznie rację w tym, że popatrzyła od razu na ten komiks, jak tylko zobaczyła tą bramę. Bo ja w pierwszej chwili o tym nie pomyślałem. No tak, on był w tym miejscu. Szedł sobie tu i zaczął iść po schodach. Zaczął iść po graffiti, możemy sobie zerknąć, zalegalizować, okej. Okay. Zaczął iść po schodach. O kurczę, nie chciałem go wyłączać. Kruk. On na pewno wchodził po schodach do góry, czy to nie są te schody tutaj przed nami, po prostu? Tak bym przynajmniej strzelał od razu. Ethan must have gone upstairs. Nie powinno być takie trudne, to wystarczy tą blachę przesunąć. Zdjęmy się temu na pewno. Łatwo się taką blachą przeciąć swoją drogą, więc warto uważać, kiedy się to przenosi. I dobra, idziemy do góry. I on po prostu szedł do góry. Wychodzi na to, że w budynku będzie jakaś dziura, przez którą on się przedostał. Ostrożnie, kiedy wchodzi się na wyższe poziomy tych ścieżek, spoko, będziemy ostrożnie szli. Tam... Tu są zawalone te rzeczy. Czy one tam były zawalone w komiksie? No nie. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby były zawalone. Mogę gdzieś tutaj przejść dalej w prawo? Może po prostu wyszedł... O, na pewno wszedł tędy. Conveyor belt. Tym pasem. To jest na 100% ten smok, czy cokolwiek tam było w tym komiksie. No totalnie to tak wygląda. Jak ten jego szkielet, który tam pozostał. No tak, no tutaj nie ma co się nawet zastanawiać. Po prostu trzeba to wbić jakoś. On nawet sobie przygotował tam przejście, zobaczcie. Wiecie, on to zrobił, to jest szalonym dzieciakiem, muszę przyznać. Ale jak inaczej on tam mógł wejść?
The silo. We're getting close. No to tak, on potem przyszedł totalnie w tamtą stronę. Tylko... A może mogę to użyć jakoś? Gdybyśmy go teraz nie zabili przypadkiem. Nawet nie wiem, co tak naprawdę... Co to za narzędzie jest, które używamy. You figured out the door. Yeah. Turns out you gotta open it. Who knew? No tak, to faktycznie jest... A czy mamy tam po prostu pójść teraz? Nawet jeżeli byśmy poszli tam... Może on na dach wszedł? Nie wydaje mi się, żeby to było poprawne. Mi się wydaje, że on jednak szedł... Tak jak mówiliśmy, po tym smoku. No tutaj nie możemy biegać, jest zbyt niebezpieczne bieganie. Zaraz, jak my tutaj w ogóle weszliśmy? Tu jest zejście, okej. Okay. Spróbujemy przez te drzwi przejść. Które nam otwarliśmy. Jeżeli oczywiście uda mi się zorientować w tym miejscu. Są w ogóle jakieś materace, piwko pite, chyba. Czy to w ogóle jakieś jeszcze ubranka? So much stuff just left behind. Ktoś to przyjdzie kiedyś jakoś ogarnąć. Kontrolki, no ale one są wyłączone. Czy możemy tutaj po prostu przejść? Możemy. Oh shit, Gabe tu już jest. What took you so long? You never forget how to break a lock. It's like riding a bike. To jest świetny skill do posiadania, Gabe. Wcale niczego złego o tobie nie świadczy. No chyba po prostu do góry, nie? No, bo on tam po prostu wbiegł. Wbiegł do tej wieżyczki, więc tutaj akurat specjalnego kombinowania nie powinniśmy doświadczyć. Nawet, no właśnie, nawet nie musimy my tego robić. Tylko cutscenka nam to zrobi dla nas. Feanor looks out from the watchtower and spots the secret entrance to the stronghold. If we can just... On był aż tak... There. That's where he's heading. A, w sensie do tego miejsca. Okej, okay, dobra. Let's go. Gabe? Ja rozumiem, że to jest stresująca, ale to zaskakująca zmiana tonacji, że tak powiem, głosu. No przynajmniej wykminiliśmy, gdzie on się udaje, a to już zawsze jest coś. Przynajmniej na moje, że tak powiem. Moi drodzy, w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała wam się historia przeczesywania starego magazynu, a właściwie to kopalni przy magazynie. Jeśli tak było, dajcie lajka, zostawcie jakiś komentarz. A oraz jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał zawsze. Mi to bardzo pomaga. Dzięki ślicznie za oglądanie i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!